Z okazji Światowego Tygodnia Mózgu, tego mózgu, chciałbym zaprosić Cię wraz z wydawnictwem PWN na krótką historię o jednej ze struktur naszego mózgu. Struktura, która będzie bohaterem tej prezentacji, ukryta jest głęboko w mózgu, ma połączenia z wieloma innymi strukturami i nie można się bez niej obyć. Jest aktywna w dzień, kiedy czuwamy, i jest aktywna w nocy, kiedy śpimy. Kiedy działa prawidłowo, pozwala nam sprawnie poruszać się w świecie i odnajdywać w różnych sytuacjach, podejmować decyzje i cieszyć się dobrym nastrojem. Niestety, jest dość wrażliwa i jej nieprawidłowe funkcjonowanie stwierdza się w przypadku wielu różnych chorób i zaburzeń psychicznych. Czy wiesz już może, o jaką strukturę chodzi? Jeśli nie wiesz, zaraz się dowiesz. Natomiast podpowiedzią może być ta pozycja książkowa, oczywiście wydawnictwa PWN, która opisuje te funkcje, które właśnie dotyczą tej struktury, o której będzie ta historia. Struktura, o której będę mówić, jest dość sławna. Jest jedną z tych, którą z nazwy zna wiele osób, jak również wielu ludzi zna jej funkcje. Może jesteś jedną z nich. O tej strukturze zrobiło się szczególnie głośno przed około 10 laty, ponieważ badania nad nią zostały uhonorowane Nagrodą Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny. Badania te pozwoliły na lepsze zrozumienie mechanizmów pamięci. Czy teraz już wiesz, o jaką strukturę chodzi? Brawo! Chodzi o hipokamp, a właściwie mowa będzie o hipokampach, czyli parze struktur kory mózgowej znajdującej się w płatach skroniowych, które zaangażowane są w procesy pamięciowe. Aby dojrzeć hipokamp, musimy rozdzielić mózg na dwie półkule mózgowe i odseparować płat skroniowy, który znajduje się tutaj, po to, żeby zajrzeć do jego wnętrza, a właściwie spojrzeć na ten płat skroniowy od tej części przyśrodkowej, po to, żeby we wnętrzu tego płata dostrzec hipokamp, który znajduje się właśnie w tym miejscu. Na początku przedstawię, co przez ostatnie lata udało nam się dowiedzieć o mechanizmie powstawania pamięci, a potem postaram się pokazać, w jaki sposób hipokamp współdziała z innymi strukturami mózgu, pozwalając nam sprawnie funkcjonować, dlaczego struktura ta jest tak ważna dla naszego mózgu, a więc dlaczego nieprawidłowe jej działanie stwierdza się w tak różnych chorobach, jak choroba Alzheimera, schizofrenia czy depresja endogenna. Mechanizm pamięci, który został dość dobrze poznany, dotyczy pamięci przestrzennej. Od czasu przyznania Nagrody Nobla nasza wiedza na ten temat została jeszcze wzbogacona o nowe dane, o nowe badania, które przyniosły nową wiedzę, którą postaram się Państwu przedstawić. Aby przyjrzeć się bliżej mechanizmom pamięci, musimy spojrzeć na hipokamp z nieco innej perspektywy niż ta, którą pokazuje ten model. Czyli musimy spojrzeć na jego przekrój poprzeczny, taki jaki jest na tym rysunku. Oprócz samego hipokampa, dla procesów pamięciowych niezwykle ważne są okolice kory, które sąsiadują z hipokampem. Sam hipokamp znajduje się w tym miejscu i jego zadaniem jest oczywiście kodowanie, czyli zapisywanie w pamięci różnego rodzaju informacji, w tym informacji o naszym położeniu i miejscach, w których przebywamy. Hipokamp pozwala nam również na rozpoznawanie rzeczy i miejsc oraz całych sytuacji, które zapamiętaliśmy. A tym samym pozwala również na wykrywanie rzeczy nowych sytuacji i nowych miejsc. I ta detekcja nowości pociąga za sobą oczywiście pobudzenie procesów pamięciowych, aby zaktualizować pamięć o nowe fakty, na przykład o nowe obiekty, które znalazły się w znanym nam miejscu. Jak nowy mebel w naszym mieszkaniu, czy nowy dom w naszej okolicy. Na tej samej zasadzie stwierdzamy również braki różnych rzeczy, które dotąd były w danych miejscach, a teraz ich zabrakło. Na przykład drzewa przy ulicy, którą przemierzamy codziennie drogę do pracy czy szkoły, czy wiecznie zostawiającego nasz wjazd do garażu samochodu sąsiada. Oprócz hipokampa do naszej pamięci niezwykle ważny jest również zakręt zębaty, w którym przez całe życie powstają nowe neurony. Są tylko dwa takie miejsca w mózgu, w których na dużą skalę zachodzi zjawisko zwane neurogenezą. Drugim takim miejscem jest opuszka węchowa. Mimo iż powstawanie nowych neuronów stwierdza się jeszcze w innych okolicach, to generalnie niebawem po urodzeniu proces neurogenezy w naszym mózgu ustaje, za wyjątkiem właśnie m.in. zakrętu zębatego. To właśnie tutaj, jak się wydaje, nowe komórki tworzą się, aby pozwalać nam na analizowanie nowych bodźców i włączanie ich w strukturę naszej pamięci. Zakręt zębaty ma na celu rozdzielenie złożonych informacji napływających do naszego hipokampa na pojedyncze bodźce, a więc niejako dokonuje rozkładu danego obrazu rzeczywistości na czynniki pierwsze. Po to, aby komórki hipokampa mogły je zanalizować i na ich podstawie ocenić podobieństwo tego, co jest,
do tego, co zapamiętaliśmy, czyli po to, aby móc rozpoznać znajome miejsce jako właśnie znajome lub nowe miejsce jako nowe. W hipokampie wyróżniamy kilka obszarów. Jednym z nich jest obszar określany jako CA3. W tym obszarze CA3 komórki nerwowe tworzą gęstą sieć. Analizując informacje odebrane z zakrętu zębatego, są one w stanie porównywać napływające informacje z pamięcią, aby na przykład stwierdzić różnicę między zapamiętanym obrazem, a tym, który jest aktualnie przez nas rejestrowany. Wówczas inny obszar hipokampa, zwany CA1, koduje nowe informacje, uaktualniając pamięć. Ta sieć wykorzystywana jest również w trakcie procesu decyzyjnego, a jej działanie polega na tym, że komórki CA3 hipokampa dzięki odwoływaniu się do pamięci o danej sytuacji czy miejscu potrafią wydobyć z pamięci te informacje, które są nierejestrowane po to, aby poinformować nas niejako o tym, czego nie widzimy, a co jest, tylko nie dostrzegamy tego, lub o tym, co dopiero się wydarzy, dlatego że mając pamięć tego miejsca, możemy pobrać te dane z pamięci po to, żeby dopowiedzieć sobie rzeczy, które właśnie są jeszcze niewidoczne, ponieważ jeszcze się nie wydarzyły. Inną częścią kory leżącej pod hipokampem jest podpora hipokampa, a jeszcze inną kora śródwęchowa, które uczestniczą w komunikacji hipokampa z innymi strukturami, dostarczając i wysyłając różnego rodzaju dane. We wszystkich tych strukturach znajdują się również neurony, których zadaniem jest uczestniczenie w tworzeniu śladów pamięciowych, a także analizowanie napływających informacji pod kątem ich znajomości, czyli porównywanie tego, co jest, z tym, jak to zapamiętaliśmy. Wraz z rozwojem naszej wiedzy o mechanizmach pamięci przestrzennej poznawaliśmy coraz to nowe rodzaje komórek nerwowych pełniących bardzo specyficzne i ciekawe funkcje w tej pamięci. Jednymi z ważniejszych, jakie udało się odkryć, są komórki miejsca. Komórki znajdują się te w hipokampie. Zauważono, że aktywują się one w specyficznych miejscach, czyli niejako odpowiadają za rozpoznawanie konkretnych miejsc, konkretnych lokalizacji. Inna komórka naszego hipokampa uaktywni się, kiedy znajdujemy się w pokoju, a inna, kiedy znajdujemy się w kuchni. Jedna będzie aktywna na ulicy X, a inna będzie aktywna na ulicy Y w naszym mieście. Komórki miejsca kodują więc konkretne lokalizacje na mapach, które tworzymy w ramach pamięci przestrzennej. Inny rodzaj komórek to komórki siatki. Komórki siatki znajdują się w korze śródwęchowej i odpowiedzialne są za kodowanie punktów w przestrzeni pozwalających na sprawną ocenę naszej lokalizacji na mapie danej okolicy. Tworzą jakby sieć punktów na podobieństwo działania systemu nawigacji, który służy do precyzyjnej oceny naszego położenia wobec tych punktów nawigacyjnych. Komórki te tworzą heksagonalne układy, niczym punkty na mapie, więc wobec których nasz mózg może zorientować się w naszym położeniu. To jakby siatka na mapie z południkami i równoleżnikami, która pozwala na precyzyjny zapis położenia jakiegoś punktu na mapie względem tych właśnie linii. Tylko że w naszym mózgu to nie są linie, a takie jakby plastry miodu nałożone na mapę okolicy. Znamy 4 różne moduły tych neuronów, które różnią się rozmiarami tej tworzonej przez siebie heksagonalnej siatki. Mamy więc niejako w mózgu 4 różne układy odniesienia o różnych wymiarach, które pozwalają z ogromną precyzją określić nasze położenie w danym obszarze, który znamy. Analogicznie, jeżeli poznajemy dane miejsce, komórki siatki zostają przypisane, niejako nałożone na mapę, którą tworzymy na podstawie obserwacji, by potem służyć nam do orientowania się w tej poznanej właśnie przestrzeni. Ten system często porównywany jest z nawigacją GPS, w którym to satelity, niczym komórki siatki, tworzą punkty odniesienia, względem których umiejscowiane jest na przykład nasze auto na mapie. Nasz mózgowy system działa jednak na tej samej zasadzie, choć troszeczkę inaczej, dlatego że satelity są inaczej ułożone i są aż 4 ich zestawy. Kolejne komórki to komórki kierunku, które określają położenie naszej głowy w przestrzeni. Pozwalają nam określenie, w jaki sposób jesteśmy zorientowani wobec mapy. Jak przesuwać uaktywnioną mapę, kiedy się poruszamy, aby pokazywała nam ten obszar, na który wchodzimy, a nie ten, który zostawiamy ze sobą. Komórki kierunku znajdują się również w korze śródwęchowej. Jeszcze inną rolę mają komórki granicy. Jak pewnie się domyślasz, ich rolą jest określenie nieruchomych przeszkód w obszarze, w którym się poruszamy. Kiedy napotykamy na przeszkodę w postaci ściany w mieszkaniu czy fasady budynku na ulicy miasta, odpowiednia komórka w podporze hipokampa lub w korze śródwęchowej pobudzi się, dając sygnał, że dalej nie pójdziesz. Określają więc one zasięg mapy, granice danego obszaru ograniczonego nieprzekraczalnymi barierami.
Komórki granicy znajdują się zarówno w hipokampie, jak i podporze hipokampa i korze śródwęchowej. W korze śródwęchowej znajdują się również komórki prędkości, które otrzymują m.in. informacje z mięśni o tempie, w jakim się poruszamy, aby, jak to się mówi w terminologii gier wideo, teren nam się odpowiednio szybko renderował. Czyli mapa musi nadążać za nami, a nie my mamy czekać, aż ona zawieszona, jak zawieszona aplikacja, w końcu odnajdzie się i z łaską pokaże nam naszą pozycję na mapie. No któż tego nie doświadczył, jadąc samochodem i używając nawigacji? Nasz mózg takich numerów nam zazwyczaj nie robi. No dobrze, to znamy różne specyficzne komórki, jakie w ostatnich latach udało się poznać. I teraz pytanie jest, jak to wszystko razem współdziała? Wydaje się, że informacje odebrane przez nasze zmysły i odczytane w różnych częściach mózgu trafiają do hipokampa przez korę śródwęchową. W niej następuje odczytanie prędkości i granic obszaru oraz zorientowanie naszego położenia wobec tego obszaru, w którym jesteśmy. Informacje te trafiają następnie do komórek siatki, które umiejscowiają nas na mapie danego obszaru. Stąd informacje płyną do komórek miejsca, które aktywniając się umożliwiają nam rozpoznanie danego miejsca na mapie. Czyli jakby wiemy, gdzie jesteśmy. To wydaje się takie proste, a nasz mózg ma z tym tak dużo roboty. No, generalnie można powiedzieć, że jest on niesamowity w tym tworzeniu i odczytywaniu tej pamięci przestrzennej. Teraz czas na kolejne odkrycia. Są nimi komórki czasu. Znajdują się one w hipokampie i w korze śródwęchowej i wydają się odpowiadać za umiejscowienie w czasie różnego rodzaju zdarzeń. Jeżeli coś wydarzyło się rano, a coś wieczorem, to te dwa wspomnienia są od siebie oddzielone w naszej pamięci i z reguły bez trudu możemy stwierdzić, co wydarzyło się najpierw, a co wydarzyło się potem. Komórki czasu zapewniają więc nam możliwość chronologicznego ułożenia wydarzeń w naszej pamięci, w tej pamięci autobiograficznej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że obok siebie znajdują się zarówno komórki miejsca, jak i czasu, to nasza pamięć ma cztery wymiary. Trzy wymiary przestrzeni oraz jeden wymiar czasu. Wszystkie wspomnienia dotyczą jakiegoś miejsca i jakiegoś czasu. Wiem, że śniadanie jadłem w kuchni z mamą i z tatą, a potem był obiad, który jedliśmy w innym miejscu, na przykład w restauracji. Wówczas przyszedł kelner, podał nam rachunek grozy i uznaliśmy, że była to najlepiej wydana nasza pensja w życiu. Mamy więc emocje, które przypisane są do tego wspomnienia, ale w tym już macza swoje palce inna struktura, czyli ciało migdałowate, które wraz z hipokampem odpowiada za emocjonalny aspekt naszej pamięci. Jesteśmy pewni, że hipokamp nie odpowiada wyłącznie za pamięć przestrzenną i czasową, czyli pamięć epizodyczną, ale również za pamięć, która nie ogranicza się do czasu i przestrzeni, czyli ma charakter uniwersalny, którą nazywamy pamięcią semantyczną. Niektórzy badacze uważają, że cała nasza pamięć jest w jakiś sposób sprowadzana do miejsc i czasu, ale to temat na zupełnie inną historię. Niemniej jednak badania wskazują, że niektóre dane zgromadzone w naszej pamięci, semantycznej pamięci, czyli dotyczące uniwersalnych faktów, wiedzy o świecie, nie są tak bardzo zależne od hipokampa, jak pamięć przestrzenna czy epizodyczna, autobiograficzna. A może tylko fakty zostają od niej wyodrębnione, oddzielone niejako od tych miejsc, tego czasu, w którym zostały one stworzone? No tego nie wiemy, choć badania nad naszym mózgiem, w tym nad mechanizmami pamięci, są bardzo zaawansowane, wciąż prowadzone, więc jest duża szansa, że w jakiejś niedalekiej perspektywie poznamy wszystkie możliwe szczegóły, które dotyczą pracy naszego mózgu i powstawania tych mechanizmów pamięci. Choć z drugiej strony ktoś z nas nie wodził wzrokiem po kartce z zapiskami ze szkoły, by przypomnieć sobie miejsce, no właśnie miejsce, w którym zapisaliśmy datę chrztu Polski na przykład, czy wymieniliśmy struktury wchodzące w skład układu limbicznego, albo starał się przypomnieć sobie okoliczność, w jakiej o czymś się dowiedział, by przypomnieć sobie ten fakt, który chce wydobyć ze swojej pamięci. Nasze strategie przypominania sobie faktów często więc jakby oparte są na miejscu i czasie. Czy to przypadek? No tego jeszcze nie wiemy, ale pewnie badania pozwolą nam to w końcu odkryć. Jaką więc niezwykle ważną rolę odgrywa hipokamp współpracując z wieloma strukturami naszego mózgu? Można pomyśleć o hipokampie jako miejscu, w którym mózg przechowuje znaczniki pamięci, a więc miejsce, gdzie pamięć jest indeksowana, dzięki czemu wiadomo, gdzie konkretnie znaleźć dane ślady pamięciowe. A znajdują się one w korze położonej w tylnej części mózgu.
Hipokamp pozwala na kodowanie różnych informacji w pamięci, ale również jej przywoływanie. Czyli nie tylko kodowanie, zapisywanie, ale także przywoływanie śladów pamięciowych. Ta przywołana pamięć jest niezwykle ważna w trakcie analizy sytuacji i podejmowania przez nas, przez nasz mózg, decyzji. Mózg, rozpoznając znajomą sytuację, może pobudzić ciało migdałowate do wygenerowania emocji, np. lęku w miejscu, w którym kiedyś wydarzyło się coś niebezpiecznego. Mało tego, hipokamp może również od razu po rozpoznaniu danej sytuacji uruchomić przypisaną do danej sytuacji procedurę poprzez wpływ na prążkowie. Na przykład widząc książkę w księgarni PWN, uruchamia się zachowanie polegające na włożeniu jej do koszyka. No i w końcu współdziała hipokamp z korą przedczołową, dając jej wiedzę na temat sytuacji oraz dane, na podstawie których możemy ją zrozumieć i przewidzieć, co się wydarzy. To niezwykle ważna funkcja, pozwalająca nam na uniknięcie za każdym razem, za każdym krokiem zaskoczenia i pozwalająca na szybkie orientowanie się w sytuacji, planowanie, podejmowanie decyzji, czyli coś absolutnie kluczowego dla funkcjonowania naszego mózgu. Hipokamp, współdziałając z korą przedczołową, przenosi informacje z pamięci roboczej do pamięci trwałej. Podobna współpraca ma miejsce z ciałem migdałowatym, dzięki czemu tworzy się pamięć emocjonalna, pozwalająca na odczuwanie emocji w danych sytuacjach, czy to rzeczywistych, które się powtarzają, czy też tych, które po prostu wspominamy. Jak wiemy, w nocy hipokamp utrwala ślady pamięciowe, czyli porządkuje strukturę pamięci, porządkowując naszą pamięć tak, żeby była bardzo łatwo dostępna dla nas w tych różnych sytuacjach życiowych, po to, żebyśmy mogli sobie świetnie z nią radzić przy użyciu tej pamięci, radzić sobie z tą rzeczywistością, z tym światem, podejmować słuszne decyzje, kontrolować, przewidywać, planować, czyli opierając się na naszej wiedzy, działać bardzo adaptacyjnie w tym świecie, w którym przebywamy. To, co jest mniej znane, a co wiemy dzięki badaniom, to fakt, że hipokamp kontroluje również inne struktury układu emocjonalnego, w tym ciało migdałowate. W związku z tym, dzięki temu może pełnić funkcję kontrolną nad emocjami oraz stresem. Tym samym stresem, który wówczas, kiedy ma charakter chroniczny, jest zbyt silny, może doprowadzić do zmniejszenia hipokampa na skutek zmniejszenia liczby synaps i dendrytów tworzących te synapsy. To skutkuje upośledzeniem pamięci i tej zdolności do kontroli nad układem emocjonalnym i może prowadzić do rozwoju zaburzeń afektywnych, takich jak depresja. Osoba, u której doszło do takich zmian, może mieć problem z orientowaniem się nawet w najbardziej teoretycznie znanych sobie sytuacjach, czy co wywołuje stres związany z pozorną nowością i nieprzewidywalnością u takiej osoby, co oczywiście powoduje, że przy tej słabości tego hipokampa ten ktoś czuje się jeszcze bardziej zestresowany, mimo że znajduje się w teoretycznie znanym sobie miejscu, w znanej sobie sytuacji, odczuwa silny stres związany z nowością, który oczywiście tylko pogłębia tą skalę zaburzeń dotyczących różnego rodzaju struktur naszego mózgu, nie tylko hipokampa. Nieprawidłowe funkcjonowanie hipokampa stwierdza się również u chorych na schizofrenię, a hipoteza, która powstała w ostatnich latach, wiąże zaburzenie hipokampa z halucynacjami wynikającymi z błędów dotyczących przywoływanych śladów pamięciowych, które według tej hipotezy fałszują obraz rzeczywistości, dodając do niego, do tego rzeczywistego obrazu, informacje, których w istocie nie ma. No i w końcu śmierć komórek hipokampa, jaką obserwuje się w przypadku chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, przyczynia się w pierwszej fazie do niemożności tworzenia nowych śladów pamięciowych, a potem również do niemożności korzystania z pamięci w ogóle, co prowadzi do całkowitej niezdolności do samodzielnego życia. Dbajmy więc o hipokamp, a dzięki temu, dzięki tym coraz nowszym badaniom wiemy, że najlepsze dla hipokampa to ruch, wysiłek fizyczny, dbałość o relacje społeczne i gimnastyka umysłu. Dlatego czytajmy książki o mózgu, a potem lećmy na dwór, na pole i cieszmy się wysokim stężeniem czynników wzrostowych, które utrzymają nasze hipokampy w dobrej kondycji. Wspomniałem o książkach, więc na zakończenie polecę Wam kilka książek wydawnictwa PWN, które na pewno rozwiną Waszą wiedzę nie tylko o hipokampie. Dajmy mu robotę, czytajmy, uczmy się, wykorzystujmy tę moc, jaką mamy dzięki hipokampowi, po to, żeby rozwijać naszą wiedzę, która oczywiście pozwoli nam lepiej funkcjonować w świecie. No i pamiętajmy dzięki hipokampowi o tym wszystkim, czego się nauczyliśmy.
Co mogę Wam polecić? Otóż w tej książce, czyli Neuropsychologia Kliniczna, od teorii do praktyki, na pewno dowiecie się o różnych zaburzeniach, w tym zaburzeniach hipokampa lub takich zaburzeniach, w których to hipokamp właśnie jest częścią, która działa w sposób nieprawidłowy. Kolejna książka to Biologiczne podstawy psychologii, którą na pewno każdy, kto zainteresowany jest tym, w jaki sposób działa nasz umysł, jakie ma podstawę działanie ten nasz umysł, czyli jak biologia naszego mózgu przekłada się na działanie naszej psychiki, powinien tę książkę przeczytać. Tak samo polecam oczywiście psychologię poznawczą. Funkcje poznawcze są niemożliwe bez udziału w nich hipokampa, więc jeżeli jesteśmy zainteresowani tym, jak działa hipokamp, ponieważ ta prezentacja tylko delikatnie musnęła ten temat, to polecam Wam również tę właśnie książkę po to, żeby wzbogacić swoją wiedzę. No, są różne pozycje, które dotyczą mózgu, patrząc na niego z różnych perspektyw. Jedną z nich jest właśnie ta pozycja. Jeżeli chcemy zadbać o to, żeby nasz mózg był zdrowy, to na pewno powinniśmy zapoznać się z tą właśnie książką. Tutaj mamy kolejną książkę o mózgu, którą również warto przeczytać. Natomiast jak umysł rośnie w siłę, to kolejna książka, która mówi nam o tym, jak wraz z wiekiem, dzięki między innymi pamięci, czyli dzięki hipokampowi, nasz umysł działa coraz sprawniej, coraz lepiej radzi sobie z rzeczywistością, w której się poruszamy. No i na końcu polecę Wam moją ulubioną chyba pozycję książkową, czyli książkę Mózg a zachowanie, w której można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o tym, w jaki sposób różnego rodzaju struktury naszego mózgu, współdziałając ze sobą, odpowiadają za różnego rodzaju procesy, które w naszym mózgu zachodzą. Jednym z tych opisanych jest oczywiście również proces pamięciowy, który wpływa na wiele różnych innych procesów, które odbywają się w naszym mózgu. Jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto zainteresowany jest tym, w jaki sposób działa mózg i w jaki sposób ta biologia tego naszego mózgu wpływa na nasze funkcje psychiczne, to jak czujemy, myślimy i jak działamy. A więc dbajmy o ten nasz mózg, między innymi właśnie dzięki czytaniu o nim, dzięki rozwojowi naszej wiedzy, dzięki tej gimnastyce umysłu, ale nie zapominajmy o tym, że w zdrowym ciele zdrowy duch, ale żeby było zdrowe ciało, trzeba uprawiać wysiłek fizyczny, trzeba się ruszać, trzeba dbać o relacje społeczne, o czym już mówiłem wcześniej, i dzięki tym wszystkim rzeczom będziemy w stanie zapewnić sobie zdrowe i prawidłowe funkcjonowanie naszego mózgu na długie lata. A więc życzę Wam szczęśliwego tygodnia mózgu. Pozdrawiam, cześć.